na samym początku. Bo to mnie bardzo ciekawi, czy Kingo... Czy ona rzeczywiście mrozi, jak piszecie? Tak, czy to rzeczywiście jest ten... od razu też chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy jakimiś znawcami kontentu i nie uważamy się, że kogoś takiego. Ale można powiedzieć, że pierwszy film Kingi, który ona wrzuciła po przerwie tak z tych rajdów, no nie ma co ukrywać, że nie był to zbyt wysokich lotów film, był to on bardzo krótki, pokazywał taki kompilację, po prostu nie wiem, taki turbo skrócony film, jak zostać kierowcą rajdowym, i dziwny był. Ale on rzeczywiście jest jakimś rajdowcem, czy kim? Kto? Kinga. No nie, ona chciała zostać rajdowcem. Okay, ale nie została. Dobra, no nieistotne. Dobra, ale wszyscy piszą, że mrozi, nie? Dobra. To pomroźmy się trochę. No. Zróbmy sobie challenge. Jeśli wytrzymasz minutę bez mrużenia, to dostajesz 1000 zł. Cześć, tu Hubert. Cześć, tu Hubert, były kolega Rembola. Cześć. A właśnie, bo to jest też ważne, że ten ziomek jest kumplem Rembola, z którym on się chyba pokłócił. I nie wiem właśnie, czy wy wiecie, o co się oni pokłócili. Bo ja słyszałem, że oni się pokłócili o to, że ten chłopak Kingi nazwał Rembola, albo powiedział mu, że robi content dla kidosów. Aha, ja nie wiem. I nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale możecie mi napisać na czacie, czy mam rację, nie? Dobra, zobaczmy to. Bo jeżeli, bo słuchaj, o hajs, o pieniądze. O siano, o dziewczynę. O siano, no czyli powie na dobra, filmie, o siano, czyli... dobra. Dobra, oglądajmy tą... Dobra, słuchajcie. Krainę. Jestem Kinga i byłam Funda. Okej, okay, przyznanie się do tego, że była... No nie, bo brzmi się rozleje w tym. Ja mam wrażenie, że Kinga ma cały czas ten sam film. Zostawcie słowa. Tak więc co my tu robimy, kobita? Co się dzieje? Nie wiem, kazałeś mi usiąść na kanapie i gadać, to słucham. Luzma, tak, masz luz, to odpowiedz na pytanie. Zowie, nie chcę, żebyście tam niszczyli swoje klawiatury, bo na pewno wbijecie. Czemu żeś straciła Friza? No to odpowiesz. Na pierwszy rzut oka ziomek wydaje się taki no mocno... Mocno cringe'owy. No nazwijmy to po prostu no po imieniu. No. Taki troszkę chce chyba strajhardować ten takie emocje, wiesz jak, że chce wprowadzić te fajne emocje do filmu, że jest to takie... Jezu. Ale nie do końca wychodzi. Okropne, nie do końca stary, wychodzi. Ale obejrzyjmy dalej, nie? Bo ja nie chcę być jakimś chujem, nie? Odpowiem raz i porządnie, w końcu się do tego przyznam, że nie zdradziłam Friza. W momencie, kiedy wypłynęło to słynne zdjęcie, byłam już po rozstaniu z Karolem. Kropka. Wyślij. Czyli kot za płot został wyrzucony. Teraz... Poczekaj, muszę to zrobić. Okej, okay, czyli wygląda to tak, jakby ona chciała wrzucić... ja wiem, jak to ona wyglądało. Ona chciała wrzucić, że Friz. Nie, patrz, ona z Drieksowatym, nie? Bo z tym jej facetem aktualnym, nie? Pomyśleli sobie tak. Rzućmy do naszego pierwszego odcinka dużo pikantnych newsów, żeby na TikToku poszły fragmenty i shoty, stary. No, czekaj, ale to było, wtedy że wybijemy nasz super turbo kanał. A to nie było tak, że Friz chyba gadał o tym, że oni się rozstali gdzieś tam na spokojnie? Ale właśnie. Dużo ludzi gadało właśnie, że ona, wiesz, że zdradziła. Zdradziła, tak. Okay. Więc to jest takie wyjście naprzeciw, nie? Ale oglądajmy dalej, bo mamy jeszcze 6 minut. Mocnego kontenciku. A ja wiem, że my to po trzeciej włączymy. Nie. Roko, masz przekichane. Pewnie szuflady znowu. Wiesz, że to będzie cringe. Ale po jaki wodospad mają z tyłu tam zajebisty chłopak. Kot za płot. Nie. Wiem, może ja odbiję pałeczkę. Okej, zaczyna się robić mrużący. Dobra, ty. Co naprawdę stało między tobą a Rembolem? O co się pokłóciliście? O co poszło? Dlaczego to jest koniec takiej pięknej przyjaźni? Co tam się stało? Powiesz mi? No Rembol to był mój dobry przyjaciel, ale pokłóciliśmy się. No powiem szczerze, o hajs. Pokłóciliśmy musisz się wziąć pieska. Ja nie czułem zaufania potem do niego. Bo on będzie robić nam rabę. Ma tam jakieś głębi w tym. Krótka piłka. Zmieniliśmy się. Jeszcze młody piesek. Ja też. Kolejne pytanie. To mrozi fest. Daj mi to oglądać. Super pytania zadajecie. Uwielbiam takie pytania. Czy boli cię dupa, że Friz osiągnął sukces? Prawda jest taka, że nie. Każdy, kto pracuje, zapierdziela na swój sukces. W pełni na niego zasługuje. Jak najbardziej uważam, że zasłużył chłopak. Cieszę się, że mogą dołożyć cegiełkę. Chciałem, czy to była cegiełka? No tak szczerze, no to budowałaś z nim ten sukces, więc trudno, żeby cię bolał, skoro tworzyłaś go z nim. Podobało mi się. Ziomek wygląda jakby, kurde... Ziomek ma Illuminati na lewej ręce. Te dopowiedzenie, nie?
wskazuje na to, że oni już musieli sporo gadać na ten temat, nie? Ziomek ma iluminati na lewej ręce moja, i moja teoria jest taka, nie? Moja teoria jest taka, że on jej powiedział, żeby założyli kanał i żeby właśnie wybudować to na popularności Kingi głównie, bo on na Twitchu to nie jest za duży. To właśnie budowanie... W przeciwieństwie to... No, whatever. Także odpowiadając... Jak to kolega Rembola, to jak on nie jest duży. Chciałabym zadać dokładnie takie samo pytanie. Czy boli cię sukces Rembola? Widzę, jak się teraz chłopak rozrasta, niczym kwiat. Lotosu. Czy mnie boli? Nie boli mnie. Fajnie, fajnie. Powiem szczerze, różniło nas wiele kwestii, no i to, że on tam się rozrasta, no to niech się rozrasta. Szczerze, walnie, przepraszam, widzę. Idziemy na tym samym wózku. Zdradzaliśmy swoich chłopaków. No. Teraz mam wolny dupo i sukces, więc wróciliśmy na YouTube'a. Co my w ogóle będziemy robić? No bo jak pewnie widzowie widzicie, no to jak jest filmik, no to pewnie będą kolejne. Coś tu się będzie działo. To pytanie co? W ogóle, że ja i ty i my razem tu, jak, jest. Co, gdzie? Gdzie jest? Czat się najlepiej czyta. Ej, a było z tego coś, filmu. A powiedzcie mi, było coś takiego, że on nazwał, że on coś i tak powiedział Rembolowi, odnośnie, bo ja bardzo dużo widziałem tych komentarzy, że on niby też i tak powiedział Rembolowi, że on robi content dla dzieci. Czy coś takiego było? Czy jest tu ktoś, kto może mi to potwierdzić? Bo jeżeli on tak mówił, to montaż, który jest tutaj używany, stary, mianowicie te takie camera movement, nie? To... To też tak dziwnie, nie? Bo to jest trochę content dla dzieci. No wodospad mają spoko. Zobacz, patrz. I my widzisz? Razem tu, jak, jest. Co, gdzie? A jesteśmy parą, patrz, patrz. Widzisz, para, rozumiesz, jak całe już kobiety w policzek, którzy jesteście parą. Tak, było. Tak, potwierdzam. Ulubiona substancja to substancja stała. Nie ciecz, nie para, substancja stała. Jesteśmy stali? Pozdro. Jaka jest ta stała substancja? Kurwa, nie, no stary, to jest fest gówno. Ale daj im szansę, stary, daj im szansę. Widziałeś ten film wcześniej, czy... No ale nie, no jestem na trzeciej minucie i ciężko mi się to ogląda, to nie jest content dla mnie. Ale ja cię znam osobiście, no. I ja wiem, że ty widzisz ten czat, nie? No. Nasz czat. No. I ja wiem, że ty też się często sugerujesz czatem. Też się mogę sugerować, gdzieś sugerujesz to działa. Sugerujesz się, to bardzo działa. Okej, ale też przyznaj, że kurwa, jak mówi, substancja stała, jesteśmy coś tam stali. No tak, ale... Idzie ręka. Dobra, ale, stary, ale powiedz no nie, mi, nie? Powiedz mi, że kłamie, nie? Jeżeli powiem, że czat, który wysyła emotki mrożenia... Mrozi mnie to dwukrotnie wtedy. Że masz spotęgowaną jakby krytykę wobec Kingi i jej chłopa, nie? Trochę tak na może bank, być. Stary, tak może jest. Tak być. Bo ja tak miałem, stary, bo jestem wyczulony, ja wtedy sprawdzam, co rzeczywiście tak turbo mrozi. I jak ja widzę tą szuflę i mówię, o, lecimy dur. Dobra, lecimy dalej. Daj im szansę, tak? Pozwól, bądź bezkrytyczny i podsumujemy film potem. No dobra. Okay? A mogę mieć swoje No jasne, swoje że możesz. Możesz okay, gadać dobra. I wiesz, możesz krytykować, ale postaraj się, żeby tak czat na ciebie nie wpływał, bo ja wiem, że on i tak ma fest wpływ na ciebie, no nie? Dobra, bo ja cię po prostu, stary, wiesz, oni cię nie znają tak jak ja. Ja wiem, no że... Ja wiem, że czat, stary, mocno magluje ci no łeb, wpływa, nie? Bo ja widzę to, stary, cały czas. I ja wiem, że się doszukuję tego, no co wiem. Tam jest nie tak. Dobra, obszajmy. Obszajmy to. Yikes. Jesteśmy deską? Nie jesteśmy parą, jesteśmy deską. Jak widzowie będziecie chcieli, to on zdradzę ksywę Kini. Jezus, ta ksywa zainspirował mnie znany polski twórca rapu Kizo do tej ksywy. Nienawidzę cię? Mówię ją wszystkim. Jest rozmowa, nie, prawda? Mama siedzi, tata, dziadek, babcia. Ja mówię, Kinia to ma taką ksywę, widzowie. Fajną, podoba się wam. Wystrzałowa, wydupista wręcz bym powiedział. Jest takie słowo, serio. Więc odpowiadając na pytanie, co my tu robimy? Będziemy kręcić filmy na YouTube. Wow! Będą dymy, będą smokes tak zwane. No. Zrobimy unboxing zwierząt na dziś? Chcesz kota unboxing zrobić? Jak taki też postać Firulsa by było. Sztos jego umiejętności, nie? Czyli żadne, czajcie. Kot jest przesympatyczny. Jak jest pies, trzeba rano wstawać, iść na pole, a z kotem nie. Kot o 6 rano śpi, chyba że cię wkurza w kuwecie. W ogóle a propos naszego kota, nie wiem dlaczego, ale upatrzył sobie miejsce do spania na moich włosach. Dokładnie tak. I zrobi sobie jakieś, nie wiem, masaże w mojej głowy czy co. Pokażemy fotę? Pokażemy? Pokażemy, oto fota. Idziemy poznać kota z psem? Idziemy poznać psa z kotem. Myślisz, że ten kot idzie ze mną na spacer, czy ja z nim? Tak mnie dziwi, że można iść z kotem na spacer. Ja jestem, kurde, chłopak ze wsi.
I tu takie rzeczy się nie dzieją. Od dołu to ma być. A na odwrót powinno być chyba. No. Nie no, ojciec ze mnie to jest taki... Jak oceniasz? Co teraz? Poznanie kota z psem. Przewińmy to trochę. Jezu, ale mi wbił paworę. Patrzcie widzowie, daj z nim. Tak. Żółwik, żółwik. Widziałeś żółwik? Daj kota, mam kota. Tak więc kot jest bardziej kinki, a pies mój, ale to chyba git, nie? Wyobraźcie sobie... Znaczy ja wam powiem tak, nie? Należę do osób, które bardzo lubią oglądać filmy. Ty zresztą wiesz, nie? No tak. Że ja kocham. Ja oglądam wszystko na YouTubie i... No... Czy zobaczyłbyś to drugi raz? Nie, ja nawet rzadko przewijam filmiki na YouTubie, a tutaj doszło do przewinięcia, nie? Więc podejrzewam, że watch time tutaj może być... Do minutę, półtora mogą mieć. Może być na słabym poziomie, to może być coś na zasadzie, że wiesz, że o, ciekawostka, zrobili sobie tego. Film Kinga zrobiła od Freeza. Wiesz, co weź o tym, F5 daj i zobacz jakie to ma ten stacy. Czy coś zobacz, się no. zmieniło. Cześć! No doszły 200 dislike'ów. Doszły. No, okay. Ale dobra, słuchajcie, zobaczmy komentarze, bo to może być dla nas... Komentarze mogą być lepsze. Mogą być mocne, nie? Kurwa, mi zawsze to nie działa, nie? No Imo? O, no... Jezus Maria. Działa. Dobra. Poczytajmy komentarze, to może być... I mofez lipny content. No nie uciszaj. Wiem. Sorry, że, no. że cię uciszam, stary, ale no, jakoś kurwa, mi tak wiesz. Odkleiło się, stary. No fez, kurwa. Wiesz czemu? Bo ja mam świadomość, że jak leci filmik, nie? Ale tu filmik to my wyciszamy, ale teraz już nie leci, nie, więc wiem, nie muszę cię odciszać. Dobra, lecimy. Zobaczmy to. Denit Rozyniak. Przyszedłem upewnić się, że to nie żart. Odcinek oczywiście na live'ie przeanalizujemy. Tak jak my. Przeanalizowaliśmy... No... Tego. Ja jestem byłej Wardęgi i też nie lubię, jak ludzie szufladkują. Była Friza i były przyjaciel Rembola. No cóż, to nie był dobry początek. Uważam, że był bardzo kiepski. Musi być basen z kiślem, bo inaczej chujowo będzie. Kurde, już prawie wszyscy zapomnieli o twoim związku z Freezem. Zamiast nagrać coś fajnego i zapomnieć o tym, co było, to wy znowu odgrzewacie tego samego kotleta. Nie da się tego oglądać. Nie róbcie co chwilę zbliżeń, przejść bliz. Jestem byłą Freeza. To jest komentarz, który jest właśnie podsumowując, zapamiętałem sobie ten komentarz. I podsumowując, chciałem właśnie tak jakby zrzucić tą puentę. Bo ona jest, to jest bardzo inteligentna puenta, która bardzo mocno jakby może opisywać ten film. Że idiotyczne było w ogóle właśnie przedstawianie się jako była Freeza. No. To jest tak jakbyś zajebał sobie autodis, nie? Poniekąd. No co, no tutaj sukcesu jakiegoś większego przynajmniej na obecny moment nie wróżę. Ale subskrypcji doszło prawie 10 tysięcy, więc Kinsksa i Drix myślę, że mogą być jednymi mocniejszych graczy. Jeżeli by mieli nazwę fajny internecie. Kanał, jak ty na przykład. Widzisz. Pij ta woda, ziomek. Pija. Ale naprawdę... No średnie. Wydaje mi się, że można było to zrobić lepiej. Tu jest 6650 pokazane, ale podejrzewam, że tu będzie tych subskrypcji. Też odświeżmy. O, subują, więc no, wiecie, idą, te idą 100 subów znowu doszło, więc oni te 10 tysięcy subskrypcji do jutra będą mieć. Wydaje mi się, że jednak, że można było to zrobić lepiej, nie?